Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat i nie mogę w to uwierzyć. Ale wreszcie, w końcu zapraszam Was na 51. odcinek naszej przygody z grą LEGO Indiana Jones 2. Przygoda trwa. Znanej również pod nazwą LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continues i tutaj mała uwaga. Od razu, słuchajcie. Musiałem znowu kupić tę grę. Ja tę grę kupiłem już 4 razy w życiu. Raz na PC-cie pudełkową wersję, drugi raz na PSP, trzeci raz na PlayStation 3 i teraz czwarty raz na Steamie. I wersja Steamowa niestety jest po angielsku, szukałem spolszczenia, ale... Nie udało się go znaleźć, więc... Oto jestem, znowu gramy po angielsku, wracamy do korzeni serii, ale nie przejmujcie się, bo... wszystko jest w miarę zrozumiałe. Tytuły poziomów dalej będą po polsku, bo sobie będę sprawdzał, jak to tam było, a poza tym na kompie stacjonarnym, który mi się zepsuł, nagrałem do 56. odcinka. Także i tak pamiętam bardzo wiele rzeczy z ostatniej krucjaty. Po prostu nie mam jak się dostać do tych plików. Niestety. Możecie zauważyć, że mam trochę więcej milionów niż miałem w 50. odcinku. Wynika to z faktu, że trochę więcej czasu spędziłem na tych poziomach. Tam chyba po prostu 4 razy więcej. W sensie 4 poziomy. 4 razy odpaliłem ten poziom więcej. Nie, że 4 razy więcej. Wiecie, o co chodzi. Poza tym mam tylko 40%. Mam równo 40%, a nie ponad 50% całej gry ukończonej, tak jak to miałem na odcinku 50, bo nie zrobiłem w ogóle nic w kreatorze. Teraz wybudujemy sobie poziom. Damy sobie create. Aha, i niestety muszę znowu przejść te tutoriale. No to ja to zrobię poza nagraniem i widzimy się zaraz. No i dobra, no i jestem. Możemy się zająć teraz kupowaniem różnych różniastych przedmiotów z tej okazji. Dajemy create. Dajemy... No będziemy po kolei lecieć. Select Interior, no to dajemy Raiders Interior i zobaczymy, jakie tutaj mamy przedmioty do kupienia. Możemy wydać bardzo dużo pieniędzy, bo czemu by nie? I teraz tak, dajemy Objects, a nie to, to są Options, dobra, Switches, czyli różne przełączniki. No i tutaj po kolei wszystko, kurde, nie chciałem tego wybierać, no. Nie chcę niczego wybierać. Po prostu bierzemy i kupujemy, co się da. Swoją fajnie, że są takie opcje, ale naprawdę mnie to nie obchodzi. Jak będziecie chcieli, żebym wam pokazał tryb budowniczy, jak coś buduję własnego, to wam po prostu pokażę, ale jak nie chcecie, to tego robił nie będę, bo to dla mnie jest żadna przyjemność. Co to jest za tryb budowniczy, do którego nie można zaprosić innych graczy, który nie ma jakiegoś... Wiecie, jak w Super Mario Maker, nie? Wydaje mi się to bez sensu, dlatego też nie sprawia mi to żadnej przyjemności. Bo dla kogo ja mam to tworzyć? Dla siebie? No bez przesady. Już wam zresztą o tym mówiłem, że to jest bez sensu. Teraz speciale. Artefakt, proszę bardzo. Kamera? Po co kamera? No nieważne. Teraz mamy bricks. Rozmaite różniaste. Patrzcie, już wydaliśmy. I fun. Jeszcze nam zostało fun, słuchajcie. Niesamowite. Okej. No to prawie wszystko. Okej. Jeszcze coś? No nie, wygląda na to, że wszystko już kupiliśmy. Tak? Dobrze mówię? Okej. No i chyba nam starczy w takim razie.
Jeszcze możemy przetestować ten level, ale... Ale nie widzę sensu. Dajemy build level. I wychodzimy stąd. Exit builder. Chyba, że coś źle zrobiłem, to wtedy bardzo przepraszam. No i słuchajcie, i mamy już 32% kreatora kompletne. Nie będę wam teraz mówił ile... To chyba więcej niż mieliśmy, prawda? Chyba więcej. Dobra. Nie będę wam teraz mówił ile mamy procent całości, bo to nie ma sensu w tym momencie. No, to co? Ruszamy do ostatniej krucjaty. Mamy dużo pieniędzy. Bardzo przepraszam was, że zdobyłem tyle poza nagraniem, ale no... Matko, kichnąłem do mikrofonu. Muszę o tym pamiętać. Coś mi się w gardle przestawiło, stąd to... Dobra, tego od razu kupujemy. Aha, no i byłbym zapomniał. Od razu sobie ustawmy te dwa... bonusiki. To nie będziemy mieli problemu już z absolutnie niczym. Musimy pokonać Donovana. Matko, on strzela. No ale spokojnie. Tutaj potrzebujemy kogoś z mieczem. A, tak się składa, że mamy. Czołg też. Proszę bardzo. Przynajmniej rycerza Grala tutaj się szybko dostaje. Nie trzeba za długo na niego czekać. Tak się zastanawiam. Tam jest jakiś wyścig, to nie wiem, czy to się robi wielbłądem, czy... Nie pamiętam już, kurczę. Ale przejedziemy sobie tutaj, to się wszystkiego dobijemy. Wielbłądem. Ło! Tędy. Nie ma co. No i okej. No właśnie, tutaj sobie jeszcze... Ło! No to narobiłem bigosu. Dobra, chodźmy jeszcze, bo chcę kogoś z materiałem wybuchowym. To chyba tam. Mogę jeszcze zrobić to. Chcę coś glinianego stworzyć i zastanawia mnie to. Oni chyba z materiałami wybuchowymi to wychodzą skądinąd. Takie mam wrażenie. No, ale to się zaraz okaże. Patrzcie, jak uniknął rycerz Grala. W ogóle on jest jakiś taki odporny na to. Kurde, no strasznie się cieszę, że znowu to nagrywam. Z bardzo prostego powodu. Zacząłem to nagrywać, a to znaczy, że koniec tej serii jest bliski. Może wam się to wydawać dziwne, że mówię to na etapie... ostatniej krucjaty, ale tak, koniec zaiste. Jest bliski, słuchajcie. Na szczęście, bo bym chyba zwariował. No dobra, żeby nie przedłużać już tego poziomu, który i tak jest długi, chodźmy sobie na... faktycznie poziom. W sensie odcinka chciałem powiedzieć, żeby nie przedłużać odcinka. Odcinek jest długi. Chodźmy na jakiś poziom. I pójdziemy sobie faktycznie... O, bardzo proszę. Markus Brody. Kolejna postać do naszej kolekcji i gondola, czyli łódeczka taka wenecka, którą sobie tutaj możemy teraz zakolegować się z nią. Możemy. Trzeba by na pewno, bo coś nie mogę do niej wsiąść. Dobra, nieistotne w takim razie. Możemy też kupić taką motorówkę wenecką. Teraz wszystkie nazwy będą po angielsku, przepraszam, ale mam nadzieję, że wam to niespecjalnie przeszkadza. Idziemy w kierunku pierwszego poziomu, bo tak, ale najpierw chcę odblokować jeszcze postać z ładunkami wybuchowymi i... no bo to mi się przyda. To mi się akurat przyda. Zamierzam wszystko rozwalać, odkryłem, że to jest bardzo przydatne, kiedy robiłem Świątynię Zagłady i poszukiwaczy zaginionej Arki. No, teraz odkryłem, nie? Na tym etapie gry. Mądry jesteś. Adaś, bardzo. Dobra. I tam mamy właśnie ludzi z bazuką i to jest coś, co bardzo mi pomoże. O, patrzcie, rycerz Grala jednak nie jest na to odporny. No i dobra. Mamy bazukę, ale...
Rycerz Grala z bazuką, to jest fantastyczny widok. Czekam, aż przyjdą następni. O, akurat udało się ich dwóch. No i elegancko. No i teraz ten. To już go sobie dokoptujemy do naszej drużyny. Bazukę Troopera mamy. Proszę bardzo, żołnierz z bazuką. No bo przecież nie może nazywać się Niemcem, prawda? Gadam teraz jak taki typowy Polak, że to byli nie naziści, tylko to byli Niemcy, ale zaraz zobaczycie, dlaczego mnie to razi tak naprawdę. Znaczy zaraz, zobaczycie, bo spojrzałem sobie na listę postaci obecną w całej grze i to mnie razi z bardzo jednego prostego powodu, o którym wam powiem za odcinków 10. Bo czemu? Dobra, wróćmy sobie teraz, nie wiecie co chcę zrobić. Wrócimy sobie teraz na pustynię. Bo tutaj jest bardzo blisko z Niemiec do obszarów pustynnych. Ale już krytykowałem to tyle razy, że już szkoda strzępić buzię. Dobra. Wskakujemy tu. On jakoś normalnie skacze? No tak, powiedzmy. Jeszcze bym podszedł, bym kupił tę łódkę, ale nie chce mi się teraz. Idziemy tam na pustynię, ale mam laptopa nagrzanego. Słuchajcie, mam nadzieję, że to jakoś będzie z tym nagrywaniem tego wszystkiego. Okej. Wydaje mi się, że jak to rozwalę, no to właśnie, to tutaj się pojawiają na tym całym obszarze różne, bardzo dużo ich jest. Generalnie zegar tyka, a ja bym to chciał zrobić i to w miarę szybko. Okej. Teraz tu. No i zobaczymy, czy damy radę, czy zdążymy. Bo nie ukrywam, żebym chciał zdążyć. Być może czołgiem będzie lepiej. Tak jest. Oj, chyba niezbyt. No, ale tutaj się udało. Jak widać. O, i się udało. No i mamy faktycznie postać pułkownika Vogela. Jeszcze tam patrzcie na czubek tej świątyni. To jest też ciekawe miejsce. Tylko to trzeba to chyba zrobić tędy. No, właśnie. No, taka ciekawostka, nie? Nie ma sensu się nad tym specjalnie rozwodzić. Okej. Zerknijmy sobie na tego Vogela. Bardzo bym go chciał zebrać w tym momencie. Aha, muszę jeszcze z nim powalczyć, mimo że jestem jego... Jak się mówi na współ... No kurde, jest takie słowo, które określa normalnie członków tego samego narodu, jak to się mówi. O kurde, ale mam zaćmę. No kurde. Dramat. Coś nie umiem się wysłowić, słuchajcie, straszne. Tak się nie zachowuje porządny prowadzący, dobra. I słuchajcie, gdzie my lecimy? Przede wszystkim szukamy ostatniego leżaczka, który gdzieś tu jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dobra, tutaj i tak się nie dostaniemy, to nie ma co próbować. Patrzcie tutaj, tu jest ciekawy obszar. Jeszcze przez nas nieodkryty. Gdzie jest ten ostatni leżak? Czyżbym miał coś nie tak z polem widzenia i nie widział na przykład wszystkiego? Jest możliwe. Nie, ja wiem, że gdzie jest ten ostatni leżak. Ostatni leżak jest dokładnie tam, gdzie my teraz lecimy. O, tu jest wyścig. O, to nawet, to słuchajcie, dobrze wiedzieć. W którą stronę mnie to prowadzi? Lecimy tutaj. Okej. Teraz tu. Teraz.
podcastu. O kurde, idzie teraz. Dobra, widzę. Zdążę. Mam nadzieję. Błagam, już koniec. Chcę koniec. Dobrze. I mamy pilota. Okej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że się udało. Jeszcze ten wyścig na wielbłądach zrobimy, ale to już kiedy indziej. I słuchajcie, i lądujemy sobie przede wszystkim tak. Tutaj jest nasz cel, jeśli chodzi o poziom. Ja jeszcze tylko bym chciał tutaj sobie wylądować na tej wyspie. No, widzę, że nie bardzo się da. Będę musiał dopłynąć i tak. Patrzcie, widzicie? Ściąga mnie w stronę lądu. Ja tak nie lubię tej mechaniki, strasznie. I tak muszę płynąć, i tak muszę płynąć. To jest denerwujące. No dobra, rozwalmy. O, przy okazji. Widzicie, jak ładnie. Pana Mahatman. A, i tutaj mamy nietykalność. Taki mamy bonusik z tego. Tutaj ustawiam gramofon. Aha, i on nam gra motyw Raiders March, okej. No dobra, to słuchajcie. Lecimy teraz na poziom, dlatego ja wszystkie te bonusy sobie już kasuję. Poziom nazywa się Zamieszanie z ciastem krabowym. I my go sobie zrobimy, w myśl naszej zasady, dwa razy. Tylko nie pamiętam, czy ja w ogóle dobrze robię. Bo na pewno wiem, że tutaj postać z mieczem jest potrzebna, a może się okazać, że ja złą postać sobie wybrałem. No, się zaraz okaże. Nie ma co się spinać. Tutaj generalnie bardzo dużo będzie takiego skakania. No nie, no da się to przejść też typkiem z bazuką, więc... Teraz potrzebujemy tylko pana rycerza, żeby nam pomógł. Ważne jest to, żeby nie wpaść do wody, bo to jest to ciasto krabowe. Ważne jest to, żeby nie wpaść do wody, no bo wtedy będziemy musieli cały ten korytarz przejść jeszcze raz. Na przykład tak jak pan rycerz tutaj, nie? I panem rycerzem też musimy zaraz jeszcze raz wszystko przechodzić, ale najpierw sobie zdobędę już pasek. No i wspinamy się od nowa, bo nie ma zmiłuj. Kurde. niestety nie pykło. Jeszcze raz. I teraz tu. O, super. Dobra, może do nas doskoczy rycerz. Miejmy nadzieję. Nie, on płynie sobie, okej. Trochę dramat. Ale niech będzie. Dziwnym jest fakt, że nie mogę... No dobrze, polegajmy sobie trochę na sztucznej inteligencji, bo ona bardziej skacze niż my. Okej. Dziwnym jest fakt, że nie mogę do dynamitu strzelić z bazuki, to chciałem powiedzieć. Ale okej. Nie wypowiadam się. No kurde. Ach, wszystko już odblokowane. Tylko ten... To ostatnie mnie zabiło. W sumie mógłbym tutaj korzystać z pada, grając przez Steama, i chyba się na to przerzucę, bo ja dużo bardziej wolę grać na padzie. W gry Lego zwłaszcza. Granie w gry Lego na klawiaturze jest dosyć uciążliwe. Ale póki co gram na klawiaturze i przez najbliższe 4 odcinki się to raczej nie zmieni, bo ja to nagrywam seriami po 4 odcinki. Dobra, i teraz powtarzamy ten poziom zgodnie z naszym zwyczajem. Tak, zamieszanie z ciastem krabowym, mieliście angielską wersję nawet tego. Może pobijemy nasz rekord czasowy, to by było fajne całkiem. Potrzebujemy po dwa razy użyć umiejętności każdego z nich. Ja jeszcze tylko... odpalę te dwa od razu. Dobra. Tak. I... Swoją drogą, zajęło mi to naprawdę niewiele czasu. Myślałem, że więcej. 2 minuty i 21 sekund. Trudno będzie to przebić.
Okej. A może się uda. Kto wie. No oczywiście, bo on tak skacze, że po prostu się nie da inaczej, niż go zepchnąć. No dobra, spróbujemy. Patrzcie, już 496 tysięcy mamy tym sposobem. Jest nawet niezły. Okej. I rzucamy. I teraz tylko powoli przejść. No, chyba nie powinno być problemów. O właśnie. No udało się nawet całkiem nieźle pobić ten rekord, więc jestem z siebie bardzo zadowolony. Jeszcze lećmy sobie tutaj, ale nie, bo ja już leżaczki rozwaliłem wszystkie, okej. Więc nie ma żadnego problemu. No i tutaj jesteśmy już u wybrzeży Niemiec. I mamy pierwszy mini zestaw. Widzicie? Widzicie. Pierwszy mini zestaw zbudujemy sobie w ten sposób. Na razie możecie jeszcze nie wiedzieć, co to jest specjalnie, ale później wam się to wyklaruje. Zresztą już teraz widać, ja po prostu tak późno zobaczyłem, o co w tym chodzi. I tutaj mamy jeszcze score razy 8, ale do tego sobie dojdziemy. Potrzebujemy jeszcze 700 prawie tysięcy, żeby to odblokować. Ale to jest do zrobienia, myślę, że w ciągu jednego następnego odcinka. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że cieszycie się na powrót tej serii. Ja się cieszę. Im szybciej ją skończymy, tym lepiej. Przepraszam, że po angielsku, no ale nic z tym nie zrobię. Jeśli ten odcinek się wam podobał, no to standardowo wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją i no cóż, widzimy się w 52. odcinku naszej wspólnej przygody z LEGO Indiana Jones 2. To by było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy, i cześć!